No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to kolejny odcinek z dziedzictwa Hogwartu. Jeżeli odcinek będzie się podobał, strzelcie lajka, subskrybujcie, a ja obiecuję, że nie będę robić takich faili jak ostatnio. Bowiem kombinowałem, co zrobić, żeby tu przejść. Nawet nie wiem, czy pamiętacie, ale przeciągnąłem przeciwnika przez to i został wciągnięty i chyba zginął? Nie wiem, chociaż ja wracałem z powrotem, to on nie. Transmutowałem nawet chyba w kurczaka to palenisko, a tu się okazuje, że opcja jest bardzo prosta. Wystarczy zrobić coś takiego. Wow, okej. Jakby nie spodziewałem się. Ale okej, dobra, najważniejsze, że mamy to z głowy i już umiem to przechodzić. Bo serio, jakoś ostatnio nie będę się usprawiedliwiał, że była tam pierwsza w nocy. Nie, nie, nie. Po prostu jakieś takie mało instynktowne mi się to wydawało, żeby to miało zadziałać jakkolwiek. No ale dobra, okej, będę wiedział na przyszłość. No więcej, skąd oni się biorą, że tak się spytam? Skąd oni się biorą? Żeby mieć aż tylu popleczników, przecież oni mają całą armię. O, ktoś mnie tam wykrył. No siemano. Dobra, ktoś się wygłupia, tak, ktoś się z pewnością wygłupia. Czy wy nie zejdziecie do mnie? Wychodzi na to, że nie. Dobra, jestem w ogóle bardzo blisko przedmiotu, który mam znaleźć. Ajajajajaj, myślałem, że mogę tam się jakoś śmiesznie i sprytnie przedostać, ale widzę, że nie za bardzo. Ej, a mogę rzucić tą skrzynią w nich? Znaczy tą wybuchową beczką. BUM! Wow! Kto by się spodziewał? Ej, a jakbym chciał kogoś z was tak sobie po prostu dla jaj transmutować w coś? Czy oni mnie widzą? Wydaje mi się, że... Ohohoho! I to się szanuje, to mi się podoba! Dobra, chodź do mnie. Cięcie i tak się możemy bawić. No i to mi się podoba. Akio, do mnie mój wrogu tym. Dobra, oj, dobra, animaga można sprzątać w taki sposób, nie będę narzekał. A ty służysz od teraz mi. Oj, dużo ich się tutaj wzięło, skąd wy się tu wzięliście? Ała. A już myślałem, że nikt mnie nie zaatakuje. Krucjo. I bum! Dobrze. I jeszcze jedna skrzynia. Bum! Nie no, rzucanie przedmiotami jest zawsze na propsie, ewidentnie. No, tak też można traktować. Jeszcze raz. Wow! Dobra, trochę tutaj rozwaliłem. Naprawdę, Petrificus Totalus, żegnamy się. No. Kurczak, najlepsza broń ever. Dobrze, do nich się w ogóle nie dało się chyba w żaden sposób dostać, tak typowo. Ciekawe. Ale to jest teraz absolutnie nieważne, mogę tylko zebrać to, co jeszcze może mi się przydać, ale już mamy ten przedmiot, a przynajmniej on gdzieś tam jest? Genialne pytanie, co ja mam zrobić? A, bo tutaj mamy... Okej, już rozumiem. Bodajże. Rozejrzyjmy się. Tam jest coś do podniesienia, mogę to... Weź to zrzuć gdzieś tutaj. Jaki to ma symbol? Dobra, to ma odpowiedni symbol, że tak powiem. Muszę to zanieść chyba, no... Halo! Jakoś dziwnie się to przesuwa. Dawaj w to miejsce. Dobra, i czy ja muszę tutaj specjalnie rzucić jeszcze odpowiednie zaklęcie do tego? Czy jakby to samo w sobie już działa? Dobra, nie, no chyba działa, chyba o to chodziło. Ale tu mam jeszcze jeden do zaniesienia i genialne pytanie, skąd ja go mam wziąć? Może był gdzieś wcześniej, nie wiem, te ruiny mnie po prostu przerażają, tyle wam powiem. Są jakieś takie ogromne, że czasami znalezienie ich naprawdę jest problematyczne, a tu jeszcze mamy jakieś sekrety. Ciekawe, cóż to za sekrety? A się zastanawiam, a może tu chodzi o to, żeby przynieść to jedno takie, co było wcześniej gdzieś do znalezienia? Nie, no to byłoby głupie. Chyba. Dobra, rozwalaj jak możesz. Szybko, brawo, świetnie. Może coś tu się jeszcze skrywa? Nie, no jakby się skrywało, to bym raczej to znalazł. Czyli co, przyszedłem tutaj tylko dla tego jednego...
dla tej jednej rzeczy? Jakieś ciekawe rzeczy się dzieją, ale okej. Nie no, dobra. Ciekawa muzyczka w sumie. Ale idziemy stąd. Idziemy stąd już teraz. I co ja tutaj mądrego znajdę? Ej, a tutaj byłem? Nie no, tu byłem. Oczywiście, że tu byłem. Okej. Tak jakby... Nie, dobra, tam jest to, co wciągnięte zostało. Okej. Ej, ale naprawdę zastanawiam się... A, to jedno z powrotem wróciło. Nie, nie wróciło. Nie, wróciło. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Ej, nie no, naprawdę mam takie dziwne wrażenie, że... Jeżeli chcę to otworzyć, to muszę się znowu wrócić. No chyba sobie żartuj... Nie! No chyba żartujecie. Ja tu rozkminiam, jak to otworzyć, a to jest po prostu otwarte? Dobra, ta lokacja mnie przeraża. Muzyczna mapa jakaś. Okej, jakieś dzwony, jakaś wyspa, jakaś melodia. What's this? Some sort of treasure map. No jak widać, dzwoniące rozwiązanie, misja rozpoczęta. Ho, ho, ho. Ciekawie. Mamy eliksir wigenowy. O, tu mamy to, co muszę tam zanieść. Tak? No tak, a dlaczego skrzyni nie mogę rozwalić z tej ciekawości? No właśnie, mogę. Okej, czyli rozwiązanie nam się... Ja zastanawiałem się, skąd zabrać to, ale już wiem. O, i tak mogę tutaj wyjść też. Dobra, no... Cwane, że tak powiem. Cwane. Dobra, podnosimy. No, to podnoś. Dziękuję. Oj. Nie tak prosto, jak widać. Nie tak prosto. Dawaj tędy. Dawaj. Zobaczymy. No, rozumiem, że to się powinno bez problemu otworzyć. Tak też się dzieje. Dobra, zrzuć, cudownie. Ojej, jeszcze, bo jeszcze raz muszę to ściągnąć. Bo w magiczny sposób z powrotem się tam pojawiło. Dobra, gdzieś tam dawaj. No, dobra, albo zrzuć to po prostu. To będzie tak cały czas teraz lewitować? Chyba. Dobra, okej. Za bardzo rozkminiam. A ja, gdzie jest to? Dobra, tutaj jest. Już bałem się, że się gdzieś zgubiło. Czyli dobra, to układamy. No, dawaj, tak jest. To jest w dobrym miejscu. Teraz jeszcze... Proszę, zaciągnij mi to tutaj. Bardzo powoli. Prawdopodobnie dlatego, że zaklęcie Lewiosa się tak jakby zbagowało i to cały czas się unosi w powietrzu. Ale obstałem, że trzeba będzie to... O! Był wspaniały dźwięk rozwiązania zagadki. I co się rozwiązało, że tak się spytam? Ewidentnie słyszałem, że... Coś się otworzyło. To chyba otworzyło się coś... A tutaj! Dobrze, bardzo dobrze. O, jakaś wielka skrzynia. Otwieramy oczywiście, standardzik. Coś pewnie dobrego trafiliśmy. Tutaj mamy troszkę złotych monet, też się przydają. Natomiast... tam trzeba jakoś się przedostać. Zaraz to oczywiście zrobimy. Czyli po prostu musimy przejść tutaj. Tak jakby na to wygląda. Raczej nic tutaj, wiecie, specjalnie skomplikowanego nie ma. Wychodzimy. I gdzie mnie to zaprowadziło? Raczej popiełków tutaj już nie spotkamy. Przecież tu byliśmy. Czy ja mam po prostu... Czy to jest znak, że mam po prostu stąd wyjść? Chyba tak. Chyba znalazłem wszystko, co było do znalezienia. Czyli teraz po prostu muszę, wiecie, zorientować się, jak mapa mnie będzie prowadzić i znaleźć skarb. Okej, masakra. To miejsce było ciekawe. Z pewnością można użyć takiego słowa. Ej, czy tutaj jest więcej niż 5 balonów? Nie ma więcej. Dobra, zaczniemy sobie od tej strony. Jak już jesteśmy, tutaj jakieś szkielety jakiejś morskiej bestii być może. Natomiast jak jesteśmy, to już porozwalajmy. Po co to ma się tak... te bestie chcą mnie tutaj już pozabijać. Nie, to ja wam nie dam takiej okazji. Ja się stąd będę zbierał, bo to ryje, czy jak tam wam szło. Dobra, w górę. Mamy to. Jak jesteśmy już na tym południowym wybrzeżu,
to zawsze uważam, że warto dobrze się rozejrzeć. I jest! O, jeszcze zobaczcie, 1 na 10 i będzie kolejne wyzwanie zrobione. No nic, tylko się cieszyć. A tutaj jakieś niebezpieczne miejsce. Ale może odwiedzimy je kiedy indziej. Na razie aż tak bardzo bym się na tym nie skupiał. Raczej bym się skupił na tym, żeby znaleźć... A, jest tutaj punkt szybkiej podróży i tutaj też był. Dobra, to nimi mogę zająć się w sumie kiedy indziej. Bardziej interesuje mnie tamten, bo tam jest jakaś wioska, a w wiosce mogą być jakieś dodatkowe zadania. Ale nie, zobaczmy tylko... Nie, dobra, mogę sobie tutaj, widzicie, odblokować bez problemu szybką podróż. Zamek Klagmar. Mam dziwne wrażenie, że tutaj to może być coś na zasadzie zamku Rockwood i być może tutaj być jakieś zadanie fabularne, więc na razie się tym i tak nie zajmujmy. Tak mi mówi moje przeczucie, ale czy ona mówi dobrze? No, to jest już inna sprawa. Tutaj też jakieś, zobaczcie, stare ruiny na wyspach. Tu jakiś tajemniczy łuk. Ten łuk to, tak przyznam szczerze, troszkę mnie zaciekawił. O co z tym może chodzić? No powiedziałbym nawet, że wygląda bardziej niż intrygująco. Może trzeba to spalić? Jestem strasznie destrukcyjny, jak widać, ale... Ale zastanawiam się już. Dobra, użyjmy... Wow! Wyrósł labirynt! No nie mam pytań. Nie mogę używać miotły, ojej. Nie wyjdę stąd. Dobra, czuję się niczym Harry Potter w przyszłości, w zadaniu z turnieju trójmagicznego. Pewnie tak ten labirynt musiał się mniej więcej prezentować. Jejku, nie wiem gdzie iść. Nastoletnia Artemisia odegrała kluczową rolę w rozwoju Eunona jako czarodzieja. Jednak to za jej sprawą pogrążył się on w ciemności. Każdy z nich podsycało też w drugim pogardę dla swoich mugolskich rodziców. W miarę jak Eunon się zmienił, zmieniały się też efekty jego pracy. Pielęgnowane przez niego żywopłoty stawały się coraz bardziej złośliwe i kapryśne. Ślub Eunona i Artemisii był ciekawym wydarzeniem, gdyż zaproszono na niego mugolskiego ojca Artemisii i mugolską rodzinę Eunona. Przypuszcza się, że rodzina Eunona uniknęłaby ślubu, gdyby nie plotki o pokaźnym posagu Artemisii, który jak się okazało nie był górą złota, a jedynie złotym medalionem. Przeklętym Gemino. Mugole postanowili więc przyjść, kierowani czystą chciwością. Aha, okej. Czyli poznajemy historię, tak jakby tego, który tym żywopłotem, tym labiryntem w żywopłocie się zajmował. Ciekawe. Ale muszę chyba iść tędy. Przy okazji, masakra, łatwo się zgubić. Liczę, że idę w dobrym kierunku. Mam wrażenie, że są w ogóle straszne spadki FPS-ów w tym miejscu. Nie, tutaj zaczynałem chyba. Czy ja tu naprawdę zaczynałem? Już sam nie wiem. A może nic więcej tutaj nie znajdziemy, oprócz tego, że znalazłem... A tylko tyle by było? Tak wiecie, taka urwana... Co jest niebezpieczne? O, skrzynia, dobra. I chyba to było to, co miałem znaleźć. Okej. To była chyba jakby taka ciekawa, dodatkowa aktywność. No, kto by pomyślał? Czy te opuszczone... Pewnie tak, ale łapie mnie czysta ciekawość, co my możemy... Ale nie, nic tu nie znajdziemy chyba ze stworzenia, bo być może jeżeli one są... A nie, niuchacze! Myślałem, że może jakieś takie, wiecie... po prostu... może złap tego. Że może te stworzenia, które są nocne tylko. Dobra, jesteś mój niuchaczu. I prawidłowo, kolejny. Ten w ogóle ma inny kolor, ale to dlatego, że jest samiczką? Pewnie tak. A ten niuchacz się w ogóle chyba nie boi. Nie no, boi się. Dobra, co tu jeszcze więcej jest? Oprócz tego, że skarby i jeszcze raz skarby. Tutaj mamy muchy, no zawsze się mogą na coś tam nam przydać jednak. O, tam jeszcze... Nie no, niuchacze tutaj głównie. Ale one są różnobarwne w ogóle, co nie? Na to wygląda. Troszkę kasy.
Ale oprócz tego, że one sobie tutaj żyją i oczywiście zgromadziły zapewne dlatego te pieniążki w tym miejscu, to oprócz tego nic więcej tutaj chyba interesującego mnie nie będzie, więc namiotłe i lecimy. Lecimy, lecimy, zobaczymy. O, dobra. Jest kolejny stół astronomiczny, czyli znowu trzeba troszeczkę sobie przeczekać, ale jak już je mamy, no to z nich korzystajmy, krótko mówiąc. Bo potem oczywiście, że nie będę o tym pamiętał. Lepiej robić coś na bieżąco, niż potem się nie wyrobić. No i oczywiście Amit. Nasz bojaźliwy krukon. No dobra, tak więc... Chwila prawdy. Czy ten gwiazdozbiór będzie ciężki? Wydaje się, że nie. Nie wydaje się być wyjątkowo... Ej, no on chyba jest łatwy. O, ale szybko poszło wieloryb tym razem. No proszę. No chyba najszybszy, który zrobiłem do tej pory. Ale naprawdę wydawał się być prościutki. O, ukończyliśmy wyzwanie. Zaraz zobaczymy sobie te nasze wyzwania. Bo to jest w sumie ciekawa sprawa. W ogóle zaraz 32 poziom. 58% ukończenia gry. W eksploracji trochę poszliśmy do przodu. Jeszcze tylko 6, ale będzie jeszcze jedno ulepszenie. Dobra. Tutaj nie, tutaj nie. To są te wszystkie nagrody odebrane. Czyli tutaj tak właściwie... A, tych starożytnej magii to też będzie jeszcze troszkę. Ajajaj. O, to będzie nowy wygląd miotły. A nie wiem, za jakąś walkę nie dostałem czegoś ciekawego. No coś przecież musiałem odblokować ostatnio. Aż nie chce mi się wierzyć, że nie. Choć tak to troszeczkę wygląda. A w misjach? Nie, na walce przecież miałem tam... Dobra, nieważne. Nieważne, nieważne. Lećmy do tej wioski, która jest już tak bardzo niedaleko nas. O, balony! Dobra, czyli będę miał odblokowane przynajmniej coś tutaj. Kolejne wyzwanie. Czyli to miejsce jest, zobaczcie, tutaj jakoś tak sprytnie w starym, zrujnowanym domu. No i w tej wiosce wydaje się, że jest całkiem sporo skarbów do znalezienia. Być może nawet jakiś posążek nam się przytrafi. O, ktoś sobie nie życzy, żeby tu wchodzić. Oczywiście, że tu wejdę. Oczywiście, ja nie z tych, co się obawiają i nie wchodzą nieproszeni. Zawsze, jak jest zamknięte, to wiem tylko, że może być coś cennego. Co z tego, że ludzie są w środku? Kogo by to obchodziło? I zresztą ich to nawet chyba często nie obchodzi, jak wchodzę. Tak wiecie, zamknęliśmy się na noc, żeby nikt nam nie zrobił krzywdy. No i wchodzi jakiś uczeń ze Slytherinu i myśli, że może sobie robić co chce. Ale nie, tutaj pustki, co ciekawe. Korkociąg ciemny morski. O proszę, o proszę, o proszę. Ciekawostka. Dobra, teraz tak, tutaj, ale tutaj, no, skaczesz, nie, bój żaby, nic się nie stanie. Witam Państwa, witam, witam, przyszedłem Was tylko ograbić z Waszych kosztowności, jak chociażby z zegarów stojących. Kto by się spodziewał, na górze mam nadzieję, że też macie coś ciekawego. Cały czas mam w ogóle zadanie, żeby użyć tej mapy. Witam dzieci, czytajcie sobie dobranoskę. Ale ja, mnie już nie ma i nigdy mi tu nie było. Dobra, gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz? Ej, co tu jest? A, kotek! Czasami zastanawiam się, co się dzieje, a to po prostu kot, którego nie zauważę, ale którego pogłaskam. Więc można powiedzieć, że daily challenge wykonany. Ej, ale dużo rzeczy tu jest w tej wiosce, przyznaję, taka całkiem spora. Okej, jak się tu wchodzi? Od której strony? Znowu, klasyczna szkolna szata może być. O, poziom drugi! Tak, myśleliście, że mnie załatwicie. Nic bardziej mylnego. Dobra. A teraz jeszcze... O, mamy. Przyznam szczerze, że... Za którymś już zrobieniem tej alohomory mogłoby się to odblokowywać automatycznie. Taka trochę strata czasu, a jakby no nie jest to mega nic trudnego, jak się za pierwszym razem skapnie, o co tak właściwie w tym chodzi. Witam panów. Ja tylko po waszą rustykalną... Rustykalny czepek nocny? Okej. Okej. Ale jest tu jeszcze jakaś drogocenna skrzynia. Jakieś tutaj gobeliny, nie gobeliny. I dostajemy muszlę metaliczną. Okej. Ale czyżby naprawdę jestem aż... Co jest grane? Schodzić nie potrafię, okej. Jestem aż zdziwiony, że tu nie ma żadnego posążka de mimoza. Jak to możliwe? I co tu jest takiego ciekawego? Niby? Gdzie? A, tutaj, okej. Nie no, posążek może być, tu jeszcze są domy do sprawdzenia.
Olbrzymie drzewo cienia. To wspaniałe drzewo jest domem dla niezliczonych nieśmiałków, elfów, a ponoć nawet jednego lub dwóch lelków, wróżebników. Wiele osób po prostu lubi siedzieć w jego cieniu. No całkiem ładne drzewo. A my wbiliśmy właśnie 32 poziom. Ukończyliśmy wyzwanie zbierz strony przewodnika w Highlandach. Cudownie. No nic, tylko się cieszyć. Natomiast za wbity poziom... za wbity poziom powiem wam, że sobie zainwestuję chyba w ten, żeby mieć jeszcze jedną możliwość na te talenty. Ja sobie muszę ogólnie poświęcić kiedyś chwilę i poustawiać wszystkie zaklęcia tak jak chcę. Natomiast jeszcze tylko 8 poziomów do wbicia, ale widać, że teraz te poziomy to idą bardzo powoli. Więc nie musi to być wcale takie proste. I tam jest jakieś zadanie. Czy tam są jakieś inferiusy? Nie wiem co tam się dzieje. Czy ja mogę to otworzyć? Ej, co jest grane? A, dobra, nie mogę działać, bo tak jakby... Gra uznała, że tam toczy się walka i powinienem wziąć w niej udział. Prawdopodobnie o to chodzi. Ojejku, nie wiem komu pomóc absolutnie, więc najlepiej spalę was wszystkich. Tak to się właśnie robi, tak to się właśnie robi. Brawo. Okej, no. Fajnie, że tutaj Inferiusy sobie walczą, jak gdyby nigdy nic, a ta sobie stoi nad grobem pewnie jakiegoś swojego bliskiego męża, ojca, matki, dziadka, nie wiem kogo, ale pogadajmy z panią Hyacyntą Olivier. Is everything all right, Madame Olivier? Madame Olivier, and no, everything is not all right. The vermin known as the Ashwinders have infested nearby Clagmar Castle. Disrupting not only our sense of peace, but our valuable trade. It appeared that they were finally going to slither away until Sylvanas Selwyn arrived. Sylvanas Selwyn? Head rat. My guess is that if someone were to take out Selwyn, the rest of the Ashwinders would disperse. But Selwyn is a skilled wizard. I certainly can't take care of him myself. Believe me, I wish I could. I'm at my wit's end. Sylvanas Selwyn? I thought Victor Rookwood headed up the Ashwinders. Selwyn's one of Rookwood's lieutenants. Not quite as terrifying as Theophilus Harlow, but a menace nonetheless. Where is Clagmar Castle? Clagmar Castle's along the south coast, south and to the west of here. What's so dangerous about the Ashwinders? They're not your typical thieves and extortionists. Not that typical thieves and extortionists are lovely company. They would not leave poor Bella Navarro alone. She'd given them everything, but still they kept threatening her. She was ready to go back to her family in Italy, almost lost her livelihood. They are ruthless. I could take care of Selwyn for you. Goodness, no. I'd never ask a student to confront Selwyn. But I'm offering a nice bounty on his head. Feel free to put the word out. Oj, kobieto, nie znasz mnie, nie znasz mnie. A ten zamek to jest ten zamek, w którym już byliśmy. Znaczy, przelatywaliśmy koło niego. Myślałem, że to będzie misja fabularna, ale jak widać nie, będzie tam coś innego. Dobra, tutaj jeszcze... To jest ostatnie miejsce, w którym... Oczywiście, że trzeba usunąć. Myślę, że to jest... Jeżeli jest tutaj posążek Demimosa, bo nie sprawdzałem tego wcześniej, to myślę, że jest gdzieś w tej chacie. Zresztą zaraz zobaczymy. Dobrze, że nie było żadnego zamka trzeciego poziomu. To najważniejsze. I co? Skrzynia. Ojoj, będę chyba zawiedziony, bo wychodzi na to, że tutaj posążka nie ma w tej wiosce. Tam się coś świeci na niebiesko. Może tam jest jakiś posążek, tylko ja go pominąłem. Jako żywo! Co to za tekst? Ej, no nie chcę nic mówić, ale czy ja w tej chacie nie byłem? Nie, nie byłem. Nie byłem, ale tam się świeci coś, co ma wygląd Demimosa. Tak mi się wydaje, że było coś takiego niebieskiego. Aha, owszem. Owszem, dobrze, nawet tak bardzo na południe, tak bardzo daleko od Hogwartu, daleko od pana woźnego Muna, jak widać, można wciąż coś takiego trafić. Ej, gdzie są drzwi? Dobra. Tam się oczywiście kręcą kolejne jakieś hultaje. Od, w sumie nie wiem, może jacyś... Royaliści? Ciężko stwierdzić. Dobra, na razie zobaczmy, o co chodzi w tej zagadce. No, na czym ona może polegać? A, na rozpaleniu. Dobra, widzę, że jedno jest gdzieś tam bardzo daleko.
Raczej z takiej odległości nie trafię. Jedno jest tutaj bliziutko. Ale myślę, że na pewno jest jeszcze trzecie co najmniej. Ej, tu jest wciąż dużo skrzyń, których nie znalazłem. A, bo tu jest jeszcze jeden dom. Masakra, to miasto, to miasteczko, słuchajcie. A nie, jednak jest poziom trzeci gdzieś wymagany. Ach, bądźcie przeklęci. Natomiast... A, dobra, chyba widzę. Czy jestem w stanie skierować tak daleko to? Chyba nie. Dobra, dałem radę. Nie, no tutaj! Dobra, tutaj i teraz szybko, bo jest... Gdzie jest? Ojej, nie zdążyłem. Ojejku. Szybko, 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 tamto gdzieś tu musi... Nie, gdzie ono jest? Dobra, udało się. Nawet go nie widziałem za dobrze, ale trafiłem. To najważniejsze. Świetnie, świetnie, kolejna zagadka rozwiązana. Tak jest. Jak widać na południu... Też idzie znaleźć sporo fajnych rzeczy, ale naprawdę jestem pod sporym wrażeniem tego, że ta miejscowość jest całkiem, całkiem spora. I rozwalmy jeszcze przy okazji te balony, bo jak rozwalimy je, to przekonamy się, czy jest jakby jeszcze jedno wyzwanie na ich rozwalenie. Ej, 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 ale gdzie są kolejne? Halo, 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 halo. A, dobra, są. Tylko, że ja po prostu zająłem się od końca tak właściwie, chyba. Dobra, teraz ten... Ej, a, jest jeszcze ten. Okej, okay, dobra, wszystko się zgadza. Ale jest dalej 10 na 10, czyli ukończono wyzwanie. No tak, wyzwanie ukończono. Dobra, myślę, że nie czekajmy ani chwili dłużej. Udamy się tam. O, czy to jest lądowisko? Czy to jest miejsce, w którym po prostu muszę wylądować? Prawdopodobnie tak. Dobra, lądujemy w takim razie, lądujemy. 3 na 4 też idzie coraz lepiej oczywiście. A teraz pod osłoną nocy dokonamy rzezi. Bo inaczej tego nie nazwę w tym zamku. No chyba, że uda się po cichu, co raczej mocno wątpię, ale zobaczymy. I to jest naprawdę duża warownia, powiem wam. To nie jest jakieś takie sobie byle miejsce. To musi być castle, które Sylvana Selwyn i jej thieves są. Jeśli tylko dojść do niego, powinien być dysbandować grupę. No raczej... Raczej. Dobra, wylądujmy sobie gdzieś. Nie czuję się bad fleecing those cage flappers in Cragcroft. Czemu słyszę ich, jakby byli tuż obok mnie, a ich tutaj nie ma? Ej, naprawdę, wydawało mi się, że są gdzieś tuż obok, no ale chyba nie. Dobra. Nie wiem, od kogo się... A, to jest jeszcze zadanie... Okej, okay, dobra, jeszcze przy okazji mamy tutaj zadanie z mapą związane. Może to są te dzwony? No bo jakie inne zadanie? Wydaje mi się, że innego nie ma. O kurde, spotkałem go znacznie szybciej niż się spodziewałem i mam genialny pomysł, słuchajcie. Na jego szybką eliminację. Spróbujmy. Co jest? Czemu nie mogę użyć Petrificus Toletanus? Ojej, dlaczego? Dlaczego zawsze działała sztuczka z Petrificus Totalus? Dobra, działa. Z jakimś sporym... Okej, dobra, nie działa tak długo, jakbym chciał. Dobra, ale toczymy walkę, tak czy siak. Jeszcze raz. Słuchaj... Dobra, muszę cię bić chyba tutaj po staremu. A mogę go teraz uderzać? Mam wrażenie, że coś jest tutaj zbugowane i to mocno. A przynajmniej tak mi się wydaje. Naprawdę? Dobra, teraz. Dobra, to było dziwne. To było dziwne, ale pokonałem go. Teoretycznie mógłbym wrócić i mieć to wszystko z głowy, ale jak już jestem w tym obozie, to się tym zajmijmy. O Boże, dobra. Ale wiecie, tylu strażników ziomeczek ma, a stał na uboczu, no tak jakby... Kto tam tak drze mordę? Dobra, a jakbym zrobił coś takiego, patrzcie, ale... Oj, mnie tutaj wcale nie ma. Boże, wasza czujność jest niesamowita. Dobra, mamy.
Mamy. Aha, ta, popiełka, ty tu mordujesz całe grupy, a ktoś nie uwierzy, że załatwiłeś jednego? No nie róbmy sobie żartów. Dobra, ich jest tam naprawdę całkiem spora grupa, natomiast tak jak mówię, biorąc pod uwagę, że coś tu może być do znalezienia jeszcze cennego, jakaś tajemnica może się tutaj skrywać, to aż głupio byłoby tym miejscem... Co robi ten, którego widzimy tam gdzieś kawałek dalej? Nie mam dla tego pojęcia. Ten się skapnie? Czy w nocy nie widzi? Dobra, oni w nocy są ślepi. I to mi się jak najbardziej podoba. Dobra. Idealnie załatwiony. Zaraz się dowiemy, co robi ten... Dobra, muszę go zabić chyba w taki sposób, bo inaczej mam wrażenie, że to nie zadziała. No cóż, to jest magia. Wszystkiego się, wiecie, można spodziewać chyba. Okej, okay, będę sobie tak to tłumaczył. Jakby użyć miotły, wylądować tuż obok tego ziomeczka. Dobra. Co z dobra idea? Oj, albo dobra, no. Miejmy go z głowy, żeby mi nie uciekł. Czy ktoś więcej się skapnął, że ja tu jestem? Mam nadzieję, że nie. Mam taką nadzieję, ale zaraz zobaczymy. Jest tutaj jeszcze całkiem spora grupka wrogów. Zanosi się na kłopoty. Chyba dla nich. Dobra, łatwo. Za łatwo, rzekłbym nawet. No i gdzie tu jest jeszcze ta pozostała grupka? Nie, no już chcę się przekonać, czy tu aby na pewno czegoś więcej nie ma. Dobra, wasza dwójka tak się ustawiła, że się prosicie, żeby was załatwić naraz. Kto mówi takie rzeczy sam do siebie? Dobra, zadaję coraz dziwniejsze pytania, to nie ma sensu. Czy w samym obozie ktoś jeszcze jest? Czy to jest już poza obozem? Nie no, bardziej mnie interesuje, że widzicie, tu jest jakaś taka... Coś tam jest, coś się świeci na niebiesko i ja bym się z chęcią przekonał, co to takiego. Przy okazji tutaj mamy jeszcze jakąś chyba skrzynię. Gdzieś tu skrzynię widziałem. A, to jest ta skrzynia, którą widziałem. Okej. Oprócz tego więcej hajsu też może być. Natomiast o co chodzi z tym? Co my tam mamy tak właściwie i jak ja tam się dostanę? Dobra, tutaj. Czy to nie jest po prostu jakieś... Tak, to jest po prostu ciche wejście do obozu. Ale była mowa, że to jest miejsce z mapy i... To mnie tak troszkę zdziwiło. Bo może tutaj jest przy okazji jakieś zadanie dodatkowe do zrobienia, czy... A, bo tu jest jakaś jaskinia! Okej. Siema. No dobra, wiecie co? Ja tutaj chyba nie będę się z wami specjalnie bawił. Jak już bijemy, to bijemy z całej mocy. Tak jest. Dobra, przetocz się i pal. O, tak. Może potraktuj go czymś specjalnym, tak na koniec. Czemu nie? Jakieś futra wilka. A, bo to kłusownicy byli, to nie byli popie... To, dobra, to nie był ten oddział popiełków. Być może to rzeczywiście jest jakieś miejsce z mapy. Co to za jakieś ptaszysko tu leciało? Dobra, już widzę co i skąd mam przynieść. Nie tamto. Tam miałeś przynieść. To! No właśnie, dziękuję. Dobra, zaraz się przekonamy. Wow. Tylko się nie daj zabić. Dawaj, okej. A, jeszcze musimy na to użyć oczywiście... Chyba tego zaklęcia. Tak jest. Tak więc wchodzimy, zobaczmy. Czy to jest rzeczywiście coś cennego w tym miejscu? Na pewno jakieś tajemnicze ruiny, ale... A, to jest znowu to takie, gdzie będzie pewnie, wiecie, jak patrzę od której strony, to jest skrzynia. Dobra, ale... Jak moje gniazda wyposażenia są pełne? Dlaczego ciągle są pełne? Za dużo rzeczy znajduję. Absolutnie. Wszystko co słabsze niszczmy, ale wyznając życie pewnie będzie też tutaj coś słabego. Natomiast to nie jest zadanie na pewno to, które mieliśmy z mapy, z tymi dzwonami. Chyba, że jeszcze jakieś zadanie było. Chyba, że było coś jeszcze.
ale już sam do końca nie wiem. O, robi się poranek, jak widzę. No, już, znaczy, no może, no taki wczesny poranek, ale jednak. No niestety, niestety, no zamek zamkiem, fajnie, że sobie go obczaiłem, ale mam takie dziwne wrażenie, że coś jeszcze tutaj powinno być? Nie, no tu raczej żadnych dzwonów chyba nie ma. A może powiesz coś jeszcze ciekawego? Czy tutaj na pewno nic więcej nie znajdę? Nie, no dobra, zamek zamkiem. Jak kłopoty, ty wyglądasz jak kłopoty. Taka prawda. Ty, to ciebie się ludzie muszą bać, a nie ty ich. Dobra, wracamy stąd. Wydaje mi się, że jakby no, no nic więcej interesującego tutaj się nie dowiemy. Tu jest kolejne wyzwanie balonowe, masakras. Kto te balony poustawiał? Czemu jest ich tutaj aż tak wiele? Nie mam bladego pojęcia, ale jak już jesteśmy, to je robimy. Nie wiem, czy muszę teoretycznie robić wszystkie, nawet jeżeli jakby nie patrzeć. Mamy już chyba wyzwanie zrobione, jakby nie jest ono już dalej rozwijane. W sensie, że ile bym kolejnych nie rozwalił, to chyba i tak nic nie zmienimy. A nie, zobaczcie, jest przebi balony 1 na 15, czyli okej. Czyli jest jeszcze dużo tych balonów do rozwalenia. Dobra, 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 zajmę się tym, oczywiście, że się tym zajmę. Natomiast na razie przyspieszenie i do wioski. Tak jest, do wioski, do wioski. Pewnie się kobieta zdziwi. Jeszcze jakbym jej opowiedział, w jaki sposób pokonałem tego człowieka, to by już w ogóle się zdziwiła. Ale chodźmy. Oczywiście. Selwyn has been taken care of. You defeated Selwyn? Merlin's beard. A student took down one of Rookwood's top filth. Then I suppose this bounty is yours. Well deserved. No, dziękuję. I'm glad I could help protect Cragcroft from the Ashwinders. The thieves will finally leave us alone. Thanks to you. A, dziękuję, dziękuję. You're welcome in Cragcroft. Nie chciałem więcej hajsu. Po co mi on? Gotyckie rękawice jakieś odblokowane. Okej. No nic, tylko się cieszyć, można powiedzieć. Nic, tylko się cieszyć. Fajnie, bo odnalazłem bardzo ciekawą wioskę. Dużo się tutaj ogólnie działo. Dużo do zrobienia. Czy tutaj jeszcze jakieś takie wioski? Tak, tu jest w ogóle wioska, której nie odkryłem jeszcze. Byłem w jej okolicy. No tak, tutaj na południu mamy takie, powiedzmy, że trzy większe mieściny. Przy czym ta jest jeszcze rzeczywiście nieodkryta. Tak więc polecimy sobie w tamto miejsce. Być może będzie jakiś kolejny posążek Demimoza. I może się okaże, że już jednak ten trzeci poziom zaawansowania Alohomory będzie. Ale wydaje mi się, że może tam... Nie, no jeszcze pewnie nie będę miał dość tych posążków. W samym Hogwarcie jeszcze trzeba się dobrze zorientować i je znaleźć. O nie! Jak tam nie polecę? Ojejku, tutaj trzeba takie kółka robić. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Dobra. Liczę, że tam jakoś dolecimy z problemami, bo z problemami, ale liczy się ostateczny efekt, prawda? Dobra, tutaj są tereny. Czy to jest jakiś obóz, którego jeszcze nie zrobiłem, czy tutaj już byłem kiedyś? A nie, tu nie zrobiłem, bo tu jest jeszcze, będzie zagadka Merlina i miejsce mocy. Ale wszystko w swoim czasie, że tak powiem, wszystko w swoim czasie. Póki co, póki co, póki co, póki co. Zobaczymy. Co tutaj jest za mieścina? Jak się nazywa? Czy coś ciekawego w samym mieście się znajduje? Itp. Itd. Czy to jest... To... A nie, dobra, to jest jakieś miasto i jest tutaj misja poboczna. A, przytulnie. Zaraz się zorientujemy, czy tu jest zamknięte. Oczywiście, że jest zamknięte. Poziom drugi. Coś dla mnie przynajmniej. Coś dla mnie. No... Halo, halo, halo. Dobra, tutaj mamy... No, ustaw to zielone. Okej, jest git, no. Ucieka mi co prawda troszeczkę. Czerwone, dobra, czerwone też już jest. Wspaniale. Odblokowane, o to chodziło. Natomiast tutaj to chyba tylko... Tak, można sobie podjeść jakieś żelki. Czemu by nie? Zbieraj, zbieraj wiszące. Aha, dobra, mam nadzieję, że tutaj jest jakiś sprzedawca, bo widzę, że muszę do niego się udać i po prostu pozbyć się zbędnych klamotów, nawet jak dostanę minimalnie mniej niż we własnym sklepie, ale kogo to teraz obchodzi? O, beret.
Kto by nie chciał mieć taki berecik, prawda? O, a jeszcze porozmawiajmy sobie z tą panią. Pani Agnes Coffey. My poor boy. Hello, madam. Is everything all right? I'm simply beside myself since Rococo ran away. He's my pet niffler. I'm sorry to hear that your pet is missing. Thank you. I appreciate your words. I mean, I've had him for years. He's lovely company. Whilst on our morning constitutional the other day, south of here, he and I stumbled upon Henrietta's hideaway. They say that Henrietta was a paranoid recluse, filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. Oh, I've been worried sick, but I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the Ashwinders that are lurking about. Why did Henrietta feel the need to protect her house like she did? Henrietta was a baroness who married well, more than a few times. Her immense wealth drove her to a life of suspicion and isolation. The more wealth she amassed, the more paranoid she became of losing it. Hence the terrifying traps throughout the hideaway. Not even her family has been willing to deal with them to get to her fortune. Why don't you just get Rococo back yourself? Henrietta's hideaway is treacherous enough, but add Ashwinders into the picture and, well, I love Rococo, but I love staying alive more. I'll keep an eye out for Rococo. Oh, that's terribly kind. But stay away from the hideaway. Far too dangerous. If someone does find him in the hideaway, they shall be well rewarded. Henrietta's treasures are theirs for the taking. She certainly won't mind now. Czy to nie jest czasami to miejsce, w którym byłem i w którym miałem tyle problemów? No chyba tak. What's brought you here Może today? Jest jeszcze jakieś inne miejsce, nie mam pojęcia. Tak czy siak... That hideaway does sound o, to jest intriguing. Dobry nawet. A to nie jest zidentyfikowane. Perhaps I should investigate, for Rococo's sake. Tak, powinienem się rozejrzeć, natomiast wydaje mi się, ale tylko mi się wydaje, że ja już tam dzisiaj byłem, tam zaczynaliśmy. Dobra, podsprzedaję sobie później. Thank you for stopping by. Zobaczymy. Z czystej ciekawości, czy to jest dokładnie to... Tak, to jest dokładnie to miejsce. Nie wierzę, naprawdę mam tam iść jeszcze raz. Ja tam nie widziałem żadnego niuchacza, ale jakoś też nie zwracałem na to specjalnie uwagi. To jest inna sprawa. O Boże, to miejsce będzie mnie prześladować. Absolutnie. O, a tu jest posążek de Mimoza. Tak coś czułem, że pewnie tu gdzieś jest. Dobra. No jest parę ciekawych rzeczy. Tutaj mamy porozmawiać z Poppy, porozmawiać z Nati. Myślę, że w kolejnym materiale raczej skupię się na tym, żeby... pogadać z naszą drogą koleżanką Poppy, zobaczymy. Natomiast z czystej ciekawości, brakuje mi 7 księżycy. Jak sobie zobaczę inwentarz, to ile obecnie ich mamy? Jeszcze te zwierzątka muszę oddać, no przydałoby się. Tak, to jest męski, to jest żeński niuchacz, okej. Mam 7! Nie wierzę, będę mógł zakończyć misję u pana Moona. Tak, oczywiście będą jeszcze do znalezienia, ale przynajmniej, znaczy może jeszcze nie zakończyć, ale nauczyć się najwyższego poziomu Alohomory. I na to czekam. No ale moi drodzy, to i więcej dopiero w kolejnym materiale. Jeżeli ten się podobał, pamiętajcie standardowo strzelić lajka, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się już wkrótce. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!